Dzień dobry, w drugim odcinku. I co? Jedziemy dalej z tym koksem. Nasze pole jest już właściwie zrobione. Już niedługo powinni zacząć siać. Chociaż późna zima. Okej. Śniegu na razie nie ma. Jak tam stoimy z jedzeniem? 220, więc na razie muszę przyznać, że jest dobrze. 1200 tam uzbierali, natomiast tutaj 360. Nie najgorzej. Myślę, że mógłbym też zmniejszyć do 200 tutaj zapotrzebowanie na te deski do palenia, tak bym to nazwał. I zastanawiałem się, może tak troszeczkę wziąć muzyczkę podgłośnić do 40. Okej, powinno być dobrze. Okej, nowa Hele właśnie się urodziła, także jest git. Okej. Mogę zrobić tutaj taki budynek, w którym osoby bezdomne będą mogły sobie żyć, ale na razie nie mamy żadnych bezdomnych, to nie trzeba market. Sporawe to. Mógłbym zrobić studnię. I w sumie chyba taka mała studnia tutaj byłaby ciekawym pomysłem. Tylko jeszcze zrobiłbym takie podłączenie i 40 kamienia na studnię. Łomatka. Na szczęście trochę tego mam, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Okej, szkoła. Mógłbym zrobić szkołę, żeby troszkę edukować więcej dzieciaków, ale na chwilę obecną chyba trzeba by się zająć. Okej, czy jestem w stanie zrobić jakąś farmę? Dokąd to sięga? Okej, dotąd. W takim razie tu miałbym miejsce na taką jakąś farmę. Miejmy nadzieję, że coś się uda tutaj zorganizować. Okej, 9 na 10 może być. Może znajdzie jakieś owce, czy co tam będzie? Kto wie? Fajnie by było coś znaleźć. Okej, moje pole rośnie, 23%, bardzo dobrze. Mógłbym się teraz zatroszczyć o herbalist. Okej, to by się mogło przydać w tym oto miejscu. Logs, okej, drewna nam brakuje. Zrobiłbym chyba tak. Okej. W ten sposób stąd będą mi zbierać te wszystkie ziółka, grzybki i tak dalej. Moja studnia prawie na ukończeniu. Czy gdzieś tu mam jakieś braki? No na razie nie widzę. Okej. Studnię mamy zrobioną. Ale trzeba by chyba zadbać o jakieś dodatkowe miejsce do... do wyrębu. I tak się zastanawiam, czy Wooden Bridge, czy tutaj nie zrobić mostu i po tamtej stronie. Okej, zróbmy tak. Most tutaj zaraz zaczną nam robić, jeszcze tylko go podłączę jakoś. I wtedy po drugiej stronie zrobię kolejne miejsce do wyrębu drzew. No w tą stronę na razie bym się chciał rozbudowywać z miastem, tak myślę. Okej, no to się nie kończy. Ale generalnie w tą stronę bym chciał bardziej pójść z moim miasteczkiem.
Ewentualnie jeszcze tutaj mam taki mały skrawek. To mógłbym go na dodatkowe miejsce do pomikowania rzeczy przeznaczyć, z tym, że tutaj by się przydało wtedy podłączyć jakąś drogę. Okej. Okej, mogę kurczaki. Jest dobrze. Także kurczaczki zapraszam. 8 z 15, czyli miałbym jeszcze miejsce na taką jedną farmę. I pytanie, czy na przykład tutaj obok jej nie trzasnąć. Dokąd to sięga? Okej. Mógłbym jeszcze jedną tutaj zrobić. Wtedy z kurczaków bym miał jakiś tam pożytek. Okej, no tak trzeba to zrobić. Chyba, że tak zrobię. Okej. Niech będzie tak. Będę miał tutaj takie małe zagłębie kurczakowe. Jak tam tutaj? 61%. Trójka ludzi pracuje. Okej, jak tam z moim mostem? Kamienie są, drewna brakuje. I to jest problem. Ewentualnie tutaj jeszcze mogę jedną osobę dać, żeby mi zbierała jakieś tam ziółka. Natomiast drewno na gwałt by się przydało. Dobra. Musicie troszkę pościnać. Jest dużo nowych drzew zasadzonych, więc myślę, że na razie nie będzie problemu z jakimś niedostatkiem, natomiast no trzeba troszkę pozbierać. Nie ma co oszukiwać. Tak samo tutaj. 28 brakuje. Pierwsze będzie szło na ten mój mostek. Ewentualnie mógłbym jeszcze tutaj jedno takie miejsce zorganizować do wyrębu. Ciekawe, jak to z zasięgiem byłoby. Pewnie gdzieś tutaj musiałbym je postawić. Tak, aby przykryć ten obszar, który tamto. Okej, no pewnie jakoś tak. Okej, no trzeba to zrobić. Nie ma co, bo jednak drewno jest tutaj dosyć istotnym surowcem. No i niestety też jest bida mała z jedzeniem. To powinno nam troszkę ten proces wspomóc jedzenia, jak zaczną szybko zgarniać. No i nie mam żadnej wolnej osoby. Zróbmy tak, limit tutaj bym dał na 150. Do tego nie wykorzystałem w żaden sposób ostatniej zimy. Natomiast jak tutaj? Na razie nic nie zbierają. Te drzewka, co to były? Jabłonie. Tak. Jabłonie muszą jeszcze troszkę podrosnąć. Za to tutaj idzie całkiem dobrze. Jak tam kurczaki? 18 jajek. Natomiast tutaj 600. Okej, bardzo ładnie. Poprzedni 458, już teraz ponad 500, natomiast tutaj 1300 i 700. Okej. No jest całkiem dobrze. Ten do limitu oczywiście nie będzie już mi zgarniał tego niezbędnego drewna. Most też już jest praktycznie na ukończeniu. To na razie chyba bym z tym tylko się wstrzymał. Jednak tutaj będzie bliżej. I najpierw bym tam wybudował. Mógłbym to zrobić mniej więcej gdzieś tutaj. Tylko żebym sobie to obrócił. Że pech w tym, że tutaj też jest sporo kamienia. Ale okej. Zrobię tak. Następnie. Jak tam stoimy z kamieniem? No trochę go mamy. Okej, na razie nie. Na razie niech tam spokojnie to wybudują.
To już jest zrobione. Teraz pewnie będzie budowana właśnie ta farma. Bo jeszcze nam kurczaki tutaj dostępne zostały. Tylko też brakuje ludzi. Okej. Na razie w zimie tutaj nic nie robią, więc... No, tutaj 1000 ładnie zebrane. Na razie w zimie ci farmerzy, można tak powiedzieć, nic tutaj nie robią. Więc oni będą pomagać też przy tych wszystkich pracach budowlanych. To jest trochę głupie, bo oni na przykład stąd to drewno najpierw zaniosą tutaj do magazynu, po czym z powrotem przyniosą na miejsce. No ale... Taka filozofia gry. Nie ma się co z tym kłócić. Okej, no tutaj już jest tylko kwestia budowy. No jakieś tam dzieci mogłyby zacząć dorastać. No właśnie, wilkomowa. Czy są jakieś braki? Herbalist. Okej. Dajmy, niech zbierają. Bo to się może też przydać. 54 zebrane. Mogę z nich tworzyć jakieś leki. To się też na pewno jakoś później przyda. Okej. Już zaczynają powoli znosić. Także jest dobrze. Natomiast wy już moglibyście też zacząć sadzić. Bo nam się zaraz tutaj troszkę wypleni. I to może później stanowić mały problem. Okej. Kurczaki. Czy kurczaki się rozmnożą? Czy potrzebuje tutaj po prostu człowieczka? Dobra. Z herbalist dajemy na kurczaki. Okej, ale kurczaki chyba się rozmnażają. Bo na początku było 9. Pożyczcie ze 2. Okej, moja studnia sobie spokojnie stoi. Mam kolejną osobę, która na pewno później się przyda do... Właśnie, jako drwal. Także na razie ten teren zostawiam. Tam powoli też trzeba będzie coś pomyśleć, ale bym zrobił tutaj małą czystkę z tego wszystkiego. Bo skoro chcemy tutaj zasadzić las, to te kamyczki są mi tutaj zupełnie niepotrzebne. Jeszcze tutaj jakieś były. Okej. Oni sobie tam będą spokojnie zbierać. Co z tymi drzewami? Jakieś takie niemrawe? Umierały? Coś im doskwiera? Nie wiadomo. Okej, to jeszcze mogę zebrać. Tutaj też jest kilka zbędnych kamieni. Dobra, tutaj trochę za dużo. Nie ma co aż tam drążyć za bardzo. Jak tam kurczaki? No nie ma, tu się rozmnażają. Okej, tym zrobił tak. To przejdą tutaj. Nie wydaje mi się. O, coś się zaczęło dziać. Gdzie są moje kurczaki? Okej, no nieważne. Okej, tutaj jak stoi? No kwestia tylko wybudowania. Także jest na razie dobrze.
czekaj, mam jedną osobę wolną, ale chyba nie chcę jej tutaj przeznaczać. Znowu jest problem z jedzeniem. Coś mi się wydaje, że trzeba będzie zaraz jakąś kolejną farmę zrobić. Sorry, nie farmę, tylko jakieś pole uprawne. No to jednak daje dosyć sporo. Tysiaka przy jednym zbiorze. Okej. Mamy dwie osoby. Okej, dobra. Na razie niech sobie pracują w dwuosobowych zespołach. A ja tu muszę troszkę zadbać o... no wyżywienie. Bo to może być na razie główny problem. Dlatego zrobiłbym tak. Tutaj taką ścieżkę z tyłu tych domów. Okej, no. Połącz mi to. Tutaj dałbym taką ścieżkę, powiedzmy dotąd. I w to miejsce zasadziłbym takie pole. Okej, tam już było za dużo. Okej, niech będzie takie. Z pewnością się przyda. Ewentualnie jeszcze jakieś mniejsze mógłbym gdzieś tutaj zrobić, albo jakąś przystań rybacką. Okej, no trzeba zadbać o narzędzia. Kowal. Kowalu, mój drogi, gdzie można ciebie usadowić? Myślę, że tutaj. Pytanie chyba... nie, tak nie posadzę go. Okej, no będziesz musiał być tak. Jeszcze tylko podłączę tutaj mu jakąś drogę. No i trzeba zacząć produkcję narzędzi. Nie ma przelewek. Gołymi rękami nie będą robić. Okej, może na razie tak. Zasadźcie, żeby było na później. Tutaj widzę, że las nam ładnie rozkwita. To mi nie będzie potrzebne. Okej, no 55, no mam tyle. I mam tyle też tych kamieni. Nie, to są kamienie i żelazo. Ale okej, wszystkiego mam. Także nie ma problemu i mam też więcej ludzi, więc... więc rozdysponuję te wszystkie osoby, które mam możliwe. Chociaż tego herbalista aż tak nie potrzebuję. Dwie osoby niech budują. Na razie powinny tutaj zająć się wycinką tych drzew. Czym oczywiście się nie zajmują. A, bo tu wycinają. Czy drogę robią. No nie. Zaczęli od drogi. A niech se robią drogę. Mógłbym tutaj zrobić takie miejsce z farmami. To też nie byłoby głupim pomysłem. Później tutaj jakoś przejść. Tak, żeby ten... to miejsce zostało... do wyrębu lasu. W późniejszym etapie to będzie. Myślę, że tutaj się skupię na... takim dosyć dużym... miejscu do wyrębu. A to po prostu zastąpię jako gdzieś tam zabudową. Ale to gdzieś tam będzie oczywiście później. Okej, no cały czas jest problem... o, to już zbierają te jabłka. W końcu po kilku latach coś się zaczęło dziać. Problem w tym, że jak właśnie nie mają narzędzi, to też zaczynają wolniej zbierać. Co mnie oczywiście martwi. Bo jedzenia nadal brakuje. Tutaj nie ma oczywiście
kurczaków. Że szkórka wodna, by chciało się powiedzieć. Okej, moi drodzy. Myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. No i co? Słyszymy się w następnym, także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa.